Witajcie. Dzisiaj jadę przetestować moje nowe nabytki w polu. Czyli zabieram 60 z pługiem i pojadę zaorać dzierżawy u wuja. Zasieję tam sobie w tym roku jęczmień. Większość pójdzie na sprzedaż, a część zostawię do robienia śruty zbożowej do karmienia świń. Co to 60, to widziałem, że wielu z was ten zakup się spodobał, to fajnie. Ale pisaliście też, że 60 wychodziły na felgach 16, a tu mam 18. Że wydech i siedzenie od 40 albo 55 i jeszcze, że w oryginale zielone nie wychodziły. Czyli wynika z tego, że jednak coś z tym ciągnikiem było kombinowane. Ale on ma też przeszło 40 lat, więc można się było spodziewać. Teraz to już musztarda po obiedzie, ale na przyszłość będę wiedział, żeby tak szybko nie podejmować decyzji, tylko nagrać wam oględziny i zasięgnąć opinii. No cóż, tak to jest, jak się nie ma aż tak dokładnej wiedzy na dany temat. Dzisiaj pojadę sobie orać, to też zobaczę już w polu, jak to w ogóle idzie i się sprawuje. Musiałbym też spatrzyć jakiegoś mechanika, co by mi tam zerknął na ten silnik, czy wszystko z nim jest okej, czy też jakiś bubel tam wyjdzie. To jak obrobię roboty na wiosnę, to akurat mógłbym ją wtedy komuś zostawić, tak żeby na żniwa była zrobiona. Pług już mam przygotowany, także mam nadzieję, że robotka dobrze pójdzie. Dobra, ale jeszcze nie jadę orać, bo mam inny interes do ogarnięcia przed tym. Powiększam swoją hodowlę zwierzęcą i jadę teraz do sąsiada Romka, który ma hodowlę świń. Ugadałem się z nim wcześniej, że ma do mnie dwie lochy na sprzedaż. Także muszę sobie wziąć ciapka, zapiąć do niego przyczepkę do transportu i jadę po nie. Ajajaj, tylko czy ja się tu wcisnę koło tego wozu. Ciasno to tu mam nastawiane. Ciężko będzie, no ale spróbuję. Dobra, udało się, no to lecę do Romka. To jest tu zaraz za drogą. Może pamiętacie, kupowałem od niego sadzeniaki w poprzednim sezonie. Ale zobaczcie, jaki teraz mam fajny widok przy wyjeździe. Dobra decyzja z cofnięciem tego płotu była... Cześć, Romek. Zabieram od ciebie te dwie maciory. Dobre, to cofaj tu pod te wrota. Ja już otwieram i będzie mnie zaganiać. No i sprawnie poszło z tym zaganianiem. Dobra, dzięki wielkie za dobicie targu. Na razie będę chował te, żeby się prosiły. Ale jakbym kiedyś potrzebował znowu kupić, to się będę odzywał. Ja też dziękuję. Jasne. Jakbyś ino chciał, to mów. To coś i zawsze ogarniemy. Na razie. Dobra, to teraz muszę sobie cofnąć. Puszczać je będę tam przez drzwi, to dobrze, bo nie jest tam szeroko i nie powinny mi zwiać. W sumie to wezmę sobie odgrodzę jeszcze paletami dla pewności, żeby potem nie gonić po podwórku i nie łapać ich. Ano i widzicie, tu już sobie naładowałem ziemniaków, to im od razu sypnę potem do koryta.
ale na razie to muszę z tym wyjechać, żeby palety zabrać. Cholera, jeszcze mi Franca pod koło weszła. W sumie tu jak patrzę, to wystarczy z jednej strony paletę dać, bo z drugiej sobie drzwiami przyblokuję. No i super, świnki już mam w chlewie. Teraz ciapka odstawiam na bok, sypnę im jeszcze tych ziemniaków do koryta i przyniosę trochę słomy do pościelenia. W sumie to mogłem im już wcześniej wyścielić tam, ale nie pomyślałem o tym. Dobra jedzenie mają to teraz jeszcze słoma. Nie mam tutaj na strychu nic wrzucone, bo wszystko jest nad oborą. Dlatego muszę zajść tam. Ale jak sobie będę woził słomę w tym roku, to nawrzucam sobie też tu na strych, żeby mieć prosto do zrzucania potem. Na razie 4 kostki to będzie dość. Najwyżej potem wieczorem im jeszcze dorzucę trochę. Okej. Doleję sobie jeszcze 20 litrów ropy do siątki i jadę brać się za tą orkę. Zobaczcie, jak teraz mogę elegancko sobie wyjechać przed bramę i pozamykać na spokojnie, a nie tak jak wcześniej, żebym musiał na drodze stać. No to w drogę, ale się wuja zdziwi, jak zobaczy, że 60-ką przyjechałem. No cześć wuja,
Przyjechałem się pokazać, że to ja i jadę orać te pola, bo chcę tu zasiać jęczmień. To trzeba robić, jak pogoda dopisuje. O pieronie, a skądżeś taką 60 wziął? Ano, coś zarobiłem z poprzedniego sezonu, to zainwestowałem w drugi ciągnik, żeby robota jakoś lepiej szła. No to fajnie, że się gospodarka rozwija, oby tak dalej. Do przyjemnej pracy. Wjechałem już sobie w ten pierwszy kawałek, jak widzicie. Trochę musiałem jeszcze pług poustawiać, bo nie szło to za dobrze. Ale teraz już jest wszystko, jak powinno być. I wygląda to dobrze. Z tego, co już zdążyłem zauważyć, to momentami, jak jest ciężej, to trochę się 60 uślizguje. Także tak jak też wspominaliście, obciążniki na koła bym jakieś musiał założyć, to by trochę ciągnik dociążyło i powinno lepiej iść. No i oczywiście tutaj też u wuja sporo kamieni na tym polu. Muszę się w końcu ogarnąć i wyzbierać trochę, chociaż te największe... No i jeden kawałek mam zaorany. Teraz ogarniam ten drugi za laskiem. I potem jeszcze ten jeden obok zostanie i będzie robota zrobiona. Powiem wam, że z pługa jestem zadowolony. Niby to tylko jedna skiba więcej, ale widać różnicę. Szybciej idzie ta orka na pewno. Ale już was nie będę zanudzał tą robotą. Dzięki za dzisiaj i do następnego.